Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogmasie, poniedziałek, dzisiaj idę, słuchajcie, uczyć się jeździć na desce snowboardowej. Ja ostatni raz deskę miałam na nogach 13 albo 14 lat temu, byłam na takim wyjeździe z moją koleżanką z liceum, tam troszkę jeździłam, ale to były moje początki, no i po tylu latach postanowiłam powrócić. Jadę na stok w Kazimierzu, tam jest dosyć taka łagodna górka, więc idealna na to, żeby sobie przypomnieć, jak jeździć. Wykupiłam sobie też godzinę z instruktorem, bo boję się, że jak stanę na desce, to nie będę wiedziała, co robić, więc godzina z instruktorem, mam nadzieję, że sobie przypomnę podstawy i jakoś to pójdzie. Bardzo się cieszę, bo o snowboardzie myślałam już kilka razy, aby do tego powrócić, ale jakoś nie było okazji. Teraz okazja jest, więc stwierdziłam, że okej, wracam do tego tematu, także ogromnie, ogromnie się cieszę. Tak, fajnie, fajnie. Ja lubię aktywność fizyczną, lubię takie wyzwania, lubię się zmęczyć, więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Hejka, hej, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogmasie. Ja dzisiaj w totalnym nastroju organizacyjnym właśnie organizuję spiżarkę. Za mną, jak widzicie, przepiękny bałagan, ale to też ze względu na to, że najpierw trzeba zrobić bałagan, żeby potem był porządek. Więc organizuję wszystko, przyklejam etykiety, czyszczę, przekładam. Wszystko będzie takie, wiecie, jeszcze czekają nas kanapy, pranie kanap, dywanów, ściąganie dywanów, zmywanie, sprzątanie. No, będzie bajka po prostu, więc... Taki mam nastrój dzisiaj, energii póki co mam sporo, za chwilę jeszcze sobie wypiję kawkę i zobaczymy, jak to pójdzie, mam nadzieję, że sprawnie szybko i przyjemnie. Proszę bardzo, półeczka w spiżarce już jest ogarnięta, przesypałam wszystko, co tylko mogłam do szklanych słoików i nakleiłam brakujące etykiety. Ja używam, bo bardzo dużo osób zawsze mnie pyta, to jest taka maszyna do etykiet Dymo, 9 mm na 3, robi takie mniej więcej... naklejki. Ja ją zamówiłam na AliExpress, ale można ją wygooglować i na pewno znajdziecie na Allegro czy w takich miejscach, to jest dosyć popularna rzecz. Więc pierwsza półka już jest zrobiona. Jedynym problemem, wiadomo, że jak chcemy sięgnąć po coś dalej, to trzeba to wyciągnąć wszystko, ale powiedzmy, że na ten moment jest ok. Tutaj na dole też zrobiłam organizację, jeżeli chodzi o warzywa. Jeszcze czeka mnie ta półka. No i jedziemy z tym koksem. Dotarła do mnie taka karuzela z AliExpressu. Widziałam ją u dziewczyn z Bless the Mess i pomyślałam, matko, jaka piękna, też chcę. I zamówiłam ją na AliExpressie. Zdążyła przyjść przed świętami i jest naprawdę super. Dzień dobry wszystkim, jestem właśnie pod główną siedzibą DAK.
I dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ zobaczymy nasze pierwsze prototypy kolejnej wiosennej kolekcji. Ogromnie się cieszę, ponieważ pracowałyśmy nad nią naprawdę sporo. Do naszej kolekcji wejdą nowe modele. Ogromnie się cieszę. Nie wiem, czy będę mogła Wam cokolwiek zdradzić, no bo to wiadomo, kolekcja wiosenna, ale może Wam pokażę taki mały sneak peek. Prażynki na stole, więc jesteśmy w trakcie, w zasadzie po obgadywaniu wiosennych pomysłów. Jest z nami Oskar, cześć. Zawsze obecny. Zawsze obecny, tutaj mamy taki mały sneak peek, ale więcej nie pokazujemy. Wszystko będzie na wiosnę. Ja już w domu po spotkaniu, muszę Wam powiedzieć, że widziałam nasze dwie torebki, które pojawiły się w kolejnym sezonie i bardzo, bardzo mi się podobają i w sumie nie mogę się doczekać, aż Wy również będziecie mogły zobaczyć naszą nową kolekcję. O ile dobrze pamiętam, to pojawi się nowa kolekcja w marcu, więc jeszcze w sumie 2 miesiące i będziemy mogły Wam zdradzić szczegóły, nad czym ostatnio pracujemy. Teraz właśnie zabieram się za pakowanie prezentów i chcę Wam pokazać, jakie ostatnio znalazłam przepiękne torebki świąteczne. Bardzo proste, ale jakie efektowne, zobaczcie. Udało mi się zapakować upominki. Ta przesyłka jest dla osoby, która zostawiła komentarz pod drugim vlogmasem. I do tego oczywiście kartka z życzeniami od LGS. I mam nadzieję, że Sylwii będzie się miło testowało kosmetyki. Zdradzę Wam dzisiaj moje ulubione połączenie, jeżeli chodzi o śledzie. Tu mam zwykłe, klasyczne śledzie z cebulką. I ja uwielbiam śledzie łączyć z gruszką w syropie. Powiem Wam, że to połączenie to jest po prostu poezja. To jest po prostu niebo w gębie. Gruszka, śledź i do tego jeszcze świeża bułeczka. 15 na 10, naprawdę. Musicie to spróbować. No powiem Wam, wykwintnie, wykwintnie. Okej, muszę Wam powiedzieć, że dumna jestem z siebie, bo już spakowałam większość prezentów. Tutaj mój kącik majsterkowicza. W tym roku tak dosyć szybko i prosto, o, powiem Wam szczerze, bo mamy taki bardzo fajny papier w choinki, który znalazłam w CK Maxie. I do tego oczywiście złote kokardy i czerwone. Tak troszeczkę kolorowo. W tamtym roku był taki szary papier, w tym roku będzie wariacja. Także wszystko jest gotowe, bardzo się cieszę. Można skreślić listy zadań. Dzisiaj mam wieczór z idiotkową świeczką, herbatą, pierniczkami przepysznymi, idealnie akurat po śledziach i Netflixem. Żałuję bardzo, że nie mogę obejrzeć tego filmu, no równonoc, bardziej serialu, bo fajnie się zapowiada, a ja dzisiaj, słuchajcie, tak na odmóżdżenie, numer jeden w Polsce to jest Tiny Pretty Things, więc oglądam to. Cześć wszystkim, dzień dobry. Słuchajcie, witam Was gorąco w dzień przed świętami. Aura jest, jakbyście nie mieli okien i jakbyście nie słuchali prognozy pogody, przychodzę z informacją, aura jest bardzo nieświąteczna. Niestety śniegu, po śniegu nie ma w ogóle śladu. Bardziej powiedziałabym takie przedwiośnie niż, niż święta. Tak to wygląda. Niemniej jednak dzień przed świętami, więc trzeba myśleć pozytywnie. Mam nadzieję, że Wasze przygotowania już są, słuchajcie, dopięte na ostatni guzik. Chociaż każdy dobrze wie, że te święta i tak będą inne niż wszystkie i Wigilia i to wszystko będzie pokręcone tak jak wszystko do tej pory. Ja, słuchajcie, zbieram się ogarnąć ostatnie jakieś takie przedświąteczne obowiązki przed tym takim dłuższym okresem wolnym. Make-up przywdziałam. Jakbym teraz trafiła na porodówkę z bohemą na oku. Proszę cię. Fantastycznie. Dzień dobry, ja tu muszę rodzić. A jakie ma pani cienie? Wie pani, co to bohema jest?
Oczywiście żartuję, ale bohemę bardzo polecam, bo właśnie dzisiaj też nią makijaż wykonałam. Jakoś tak czułam ambicje, żeby się dzisiaj, wiecie, w miarę ogarnąć. Włosy rosną jak szalone, jak widzicie, już są dosyć długie, ale plan mam taki, że zapuszczam. To jest hit, zapuszczam dopóki nieobecna, ale zapuszczam, taki jest plan. Okej, słuchajcie, uciekam i do zobaczenia potem. Robię właśnie, słuchajcie, testing świątecznych smakołyków. Mamy tu pasztet z żurawiną, to jest zwykły pasztet, to jest ryba po grecku. Paszteciki, wszystko jest pyszne. Tutaj ktoś, kto bardzo cierpi z powodu tych zapachów. Okropnie. Nie będę oczywiście ukrywać, że wszystko zrobiłam sama, natomiast wcale nie mam z tego powodu wyrzutu sumienia, dlatego że w tym roku święta to przede wszystkim odpoczynek i korzystanie z momentu, żeby sobie spędzić czas z bliskimi. Okej. Cześć wszystkim, dzień dobry. Ja właśnie przed sekundą wróciłam z cmentarza, bo zawsze dzień przed Wigilią albo w Wigilię wybieram się na cmentarz i odwiedzam swoich najbliższych. Warto o tym pamiętać, nie tylko w dniu zmarłych. Jak to przed świętami, trochę bieganiny, załatwianie ostatnich spraw, zakupy, sprzątanie, tak jak chyba u wszystkich. Wracając z garmażerki, zaleciłam do mojego ulubionego ciucha i słuchajcie, kupiłam sobie dwa swetry. Marc Spencer, niebieski, taki sam mam szary i go bardzo lubię. Kolejny sweter w takim przepięknym, rzosowym kolorze Oasis i on ma takie fajne, lekko rozkloszowane, bufiaste rękawy. Też super, bardzo fajny skład, ale najbardziej cieszę się z tej kurtki. Jest to kurtka, wiecie, taka typowo wiosenna, w góry, na jakiś wyjazd, nad morze i słuchajcie, jest ona przeciwdeszczowa, z taką fajną podpinką, mnóstwo dodatkowych kieszeni i uwaga, zapłaciłam za nią 4 zł. Także lekko neonowa, ale do jakichś fajnych dresików, myślę, że fajnie będzie wyglądać. Za 4 zł, słuchajcie, uważam, że całkiem spoko, tym bardziej, że jest porządna. Ma tutaj jakieś różne gadżety. Fajne, podoba mi się. Także to moje dzisiejsze łupy, słuchajcie, na szybko ciuchlandowe. U mnie dziś na obiad wjeżdża barszczyk. Pierogi z kapustą i suszoną śliwką. Oczywiście na świątecznym talerzyku. Tutaj proszę bardzo masełko. Dieta od stycznia. Przygotowania do świąt pełną parą. Sałatka jarzynowa. Próbowałam barszczyk, a tutaj grzane winko. Trochę obowiązków, trochę przyjemności. Moje przygotowania w tym roku do świąt są na totalnym chillu. Nastawiłam warzywa na sałatkę, zrobiłam sobie grzańca, sałatkę jutro pokroję na spokojnie, a teraz robię sobie po prostu takie szybkie, domowe spa. W tym roku zaczynam moją przygodę systematycznym szczotkowaniem. W sensie w 2021 stwierdziłam, że dzisiaj rozpocznę, więc przede mną szczotkowanie ciała. Dwie maseczki, maseczka neutrogenny na stopy, maseczka na twarz. Zaczynam też testować witaminę C od marki Lirac. Jest to taka kuracja 15-dniowa. Stosuje się rano i wieczorem. Mamy tutaj takie dwie ampułki, powiedzmy, takie strzykawki może. W tej takiej ampułce mamy też witaminę C, mamy aminokwasy, kwas hialuronowy, mamy też niacynamid, więc działamy bardzo mocno rozjaśniająco. Oczywiście na moje ciało, proszę bardzo, max efektów. Zaczynam testowanie tołpy, więc dzisiaj chwila odpoczynku, relaksu dla mnie. Później skakuję na matę, Netflixik, chill out, spokój, czas dla siebie. Moi drodzy, mamy już Wigilię, wyczekiwany moment, święta, czas spędzenia z rodziną, przyjaciółmi, ucztowania. Powiem Wam, że nie wiem, czy będę cokolwiek nagrywać, bo chciałam sobie w te święta po prostu troszkę odpocząć, więc podejrzewam, że odezwę się do Was dopiero w niedzielę.
ale mam nadzieję, że zrozumiecie. W ogóle dzisiaj założyłam mój ciuch landowy sweterek, który polowałam wczoraj. No zobaczcie, jaki przepiękny kolor. Bardzo mi się podoba, jest bardzo twarzowy i wyschło mi pranie, więc stwierdziłam, że założę. Powiem Wam też, że ostatnio przyszło mi moje zamówienie wyprzedażowe z Zary. Przyszło ogromne pudło i niestety na nic się nie zdecydowałam. Zamówiłam tam wełniany płaszcz, który niestety w dotyku jest jak taki papier. Zamówiłam też dwa swetry, tak wiem, swetry, ale zamówiłam swetry wełniane, które były naprawdę w bardzo dobrej cenie. Ale niestety ja mam z tymi swetrami taki problem, że one mnie strasznie gryzą. I wystarczy, żeby cokolwiek tam była jakaś minimalna domieszka wełny, która gryzie, to niestety to jest nie dla mnie. Ja po prostu wiem, że założę taki sweter, pochodzę 5 minut i będę musiała ściągnąć, bo doprowadzi mnie to do szału. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że z tymi wełnianymi swetrami zawsze mam jakiś problem. Nawet mam kilka z Ciuchlandu, podchodziłam do tych swetrów kilka razy, po prostu będę musiała je oddać. Mogę chodzić w swetrach bawełnianych, z wiskozą, mogę w swetrach kaszmirowych chodzić, takich jak ten. A jeżeli chodzi o wyprzedaże, no to totalna porażka. Jedyną rzeczą, którą udało mi się upolować, to są właśnie, to były buty na snowboard. Tam przecena była minus chyba 40%, je kupiłam w Monumencie, więc to tyle z moich wyprzedażowych łupów. Tak czasami bywa. Korzystając z okazji, życzę Wam również wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w gronie rodziny, przyjaciół, po swojemu, tak jak chcecie, za stołem, przed telewizorem, w piżamie, w eleganckiej sukience. Spędźcie go tak, jak chcecie. Jak to się mówi, święta, święta i po świętach. Dzień dobry w poniedziałek. Zobaczcie, kto u mnie jest. A któż by inny? Justina. Nagrałyśmy z Justyną dla Was film, który pojawi się w nowym roku, bo nie wiadomo, jak z tym styczniem będzie, co i jak. Wszystko wyjdzie w praniu, bez postanowień. Bez postanowień w tym roku jesteśmy, bo nie chcemy nic zapeszać. Co ma być, to będzie. Wszystko weźmiemy na klatę. Tak jest, wszystko weźmiemy na klatę. Czas na planowanie też będzie. Ale święta były takie, bo nie nagrywałyśmy w sumie w ogóle. Nie, w ogóle nie nagrywałam. Były nic. Totalnie, słuchajcie, offline, ale to tak totalnie, na zasadzie, że jestem offline, ale na drugi dzień już chwytam za telefon. Naprawdę byłyśmy poza światem internetu, co uważam, że jest zawsze zdrowe i miło spędzić też tak czas. Chociaż muszę Wam powiedzieć, bo też to ma drugą stronę medalu, takie lenichowanie, odpoczywanie, bo przynajmniej ja tak spędziłam, wiecie, trochę w piżamie, trochę w dresach, trochę w eleganckiej sukience, tak było w sumie wszystko. I powiem Wam, że wczoraj, bo te święta się przedłużyły jeszcze na niedzielę, byłam trochę zmęczona. Takim zmęczona nic nie robienie, bo jednak my jesteśmy aktywne, bo tutaj trzeba gdzieś polecieć, tutaj coś zrobić, tutaj zmontować, tutaj nagrać, więc zawsze coś się dzieje. Tak, to prawda. A przez te święta, przez takie leniuchowanie przed Netflixem, to było naprawdę fantastyczne i raz na jakiś czas warto taki mieć też czas, to jednak stwierdziłam, że już, no to już wracam, już wystarczy. Już mi wystarczy tego leniuchowania, poróbmy coś. I kapusta wystarczy już. Kapustę, broń Boże, już jest zakaz na jedzenie cokolwiek z kapustą. Nie, no jedzenie to było tak pod korek, nie? Znaczy zazwyczaj jest, bo my lubimy jeść i dobrze gotować i dobrze zjeść, natomiast było pod korek. Było pod koreczek, tak wiecie, że... Już po prostu wiecie, za dużo. Za dużo, więc ja dzisiaj na śniadanie płateczki z mlekiem dietetycznie, troszkę tutaj trzeba, wiecie... odpuścić to jedzenie, jakoś tak wiecie, na spokojnie. A dobrze, w niebieskim. O, a właśnie, to jest mój właśnie ciuch landowy sweter, który Wam pokazywałam ostatnio, więc teraz sobie dobrze założyłam. To jest taki kolor właśnie, w ogóle powinny, taki lila, fiolet, niebieskość, to są Kasi kolory, no nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No i wie. Dobra herbatka. To jest Lipton z wiśnią, taka zimowa. Więc tak jest. Dobra. Wiecie co, nie spodziewałam się, że ten moment nastanie w tym roku. Ale chcę Wam pokazać, że kupiłam 4 segregatory i moi drodzy, po 2 latach, 3, biorę się za moje dokumenty, które są porozrzucane, nieuporządkowane i jak nie daj Boże ktoś by chciał ode mnie jakiś rachunek albo jakikolwiek dokument, to nie wiem, gdzie bym miała to szukać. No, znaczy wiem, w których szufladach, ale zajęłoby mi na pewno to pół dnia. Więc stwierdziłam, że korzystając z tego, że mam trochę teraz więcej czasu, biorę się za organizację dokumentów.
Czy mam jakiś sposób organizacji? Myślę, że to wszystko wyjdzie w praniu. Mam segregatory, mam koszulki, więc będę to jakoś wszystko segregować. Mam też kilka teczek, więc tak, moi drodzy. Muszę Wam powiedzieć, że udało mi się uporządkować dokumenty, z czego się naprawdę ogromnie cieszę. Jak je segregowałam, bo pytacie się na Instagramie. Na rok 2021 przygotowałam 4 segregatory. Tutaj są 2 puste, tutaj już powoli zaczynają wskakiwać rachuneczki. Więc bieżące dokumenty będę miała w segregatorach, a wszystkie poprzednie, które tutaj widzicie, posegregowałam w takie teczki. Tu proszę bardzo, z Disneyem, przepiękna. Tu jakąś znalazłam starą teczkę. Nie wiem, skąd to w ogóle jest u mnie w domu. Tutaj mam też segregatory. No i tutaj mam wszystkie poprzednie rachunki, czyli do 2020 roku schowałam tutaj i część już zaniosłam do szafy. W tym roku zaczynam akcję z segregatorami i mam nadzieję, że już na bieżąco dużo łatwiej będę mogła segregować wszystkie rachunki, dokumenty. Powiem Wam, że jestem z siebie dumna, bo podchodziłam do tego tematu już w sumie kilka lat, nie wiem, 2-3, bardzo często o tym mówiłam, że moim postanowieniem na nowy rok jest uporządkować dokumenty, a nic z tego nie wychodziło, także cieszę się, że to mam już za sobą i taką czuję taką lekkość, w końcu to ogarnęłam. No i mam nadzieję, że te segregatory w tym roku pomogą mi tak na bieżąco segregować wszystkie rzeczy. Do każdego rachunku na zasadzie, nie wiem, na gaz mam oddzielne foliki, na prąd oddzielne, za czynsz oddzielne, więc mam nadzieję, że wszystko tutaj uda mi się na bieżąco to segregować i w końcu pozbędę się takiego, wiecie, problemu na zasadzie, gdzie jest rachunek za coś. Więc tak. Idę teraz na dwór, na długi spacer. Z racji tego, że potrzebuję się poruszać, poćwiczyć coś, nie wiem, cokolwiek zrobić z sobą, bo trochę się zasiedziałam ostatnio, umówiłam się z moją znajomą, idziemy na długi, długi spacer, może uda nam się zrobić 10 tysięcy kroków, więc dres przyodziałam, emu, ciepła czapka, kurtka, wraz z nowym rokiem mam w planach wziąć się za siebie, może trochę zapanować nad dietą, może jakieś ćwiczenia w domu, pożyczę od Justyny hantle i może sobie zrobię taką domową siłownię, zobaczymy, plus spacery, długie kroki i te sprawy, więc może jakoś do wiosny się ogarnę. Dzisiaj mamy fantastyczny wtorek, lekko ponury, ale przyjemny. Ja właśnie siedzę i montuję dla Was vloga. Stwierdziłam, że się do Was odezwę, zrobię sobie chwilę przerwy. I to będzie nasz ostatni vlogmas w tym roku i ostatni film na naszym kanale. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten rok, no to patrząc tak naprawdę z takiej szerokiej perspektywy, no to zdaję sobie sprawę, że była pandemia, zamknięcie, lockdown, dużo osób straciło pracę, dużo osób zachorowało na COVID i tak jakby mam tego świadomość, wiem co się dzieje, jak to wpłynęło na naszą politykę, na gospodarkę. Ale patrząc z takiej bardzo bliskiej perspektywy na moje życie, to powiem Wam, że ten rok wcale nie był taki zły, bo naprawdę wydarzyło się mnóstwo bardzo fajnych rzeczy i tak jakbym miała podsumować plusy tego roku i minusy, to w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o moje życie, to wiem, że było więcej plusów niż minusów. Udało mi się też gdzieś wyjechać, ja uwielbiam podróżować i wiadomo, że nie podróżowałam tak dużo jak w poprzednich latach,
Ale powiem Wam, że byłam, nie wiem, z Magdą w Jordanii, na Cyprze, byłam znowu w Barcelonie, z czego się ogromnie cieszę i jestem wdzięczna, że w ogóle miałam możliwość wyjechania. Byłam też na warsztatach z cebulą, byłyśmy też na kilku weekendach w naszym, na naszym rancho z Justyną, więc w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o wyjazdy, to ten rok naprawdę nie był wcale taki zły. Jeżeli chodzi też o sprawy prywatne dotyczące mnie, no to też dużo rzeczy się wyjaśniło, dużo rzeczy sobie też poukładałam w głowie. Ostatnio robiłam sobie też podsumowanie roku i przeglądałam moje zdjęcia w telefonie, bo za pomocą, wiecie, zdjęć można bardzo szybko podsumować, co się po prostu robiło przez cały rok, tym bardziej jak ja robię bardzo dużo tych zdjęć. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę w moim życiu było mnóstwo bardzo fajnych, takich przyziemnych momentów, takiego z życia codziennego, z takiej prozy życia codziennego, jak na przykład wycieczki rowerowe, spotkania ze znajomymi, jak można było się już spotykać, spacery, nasza kolekcja torebek Daki LGS, co więcej, fantastyczna kawa z Justyną, czy ilość przepysznego jedzenia, które miałam okazję przetestować w tym roku. Naprawdę było mnóstwo fajnych takich momentów i naprawdę, jeżeli mam porównać ten rok, to dla mnie on nie był aż taki zły, jeżeli chodzi o moje życie osobiste, o różnego rodzaju zdarzenia życiowe. Wydaje mi się, że rok poprzedni był znacznie gorszy. I ostatnio też rozmawiałam z moją znajomą i powiedziała, że ten rok no, nie był za najlepszy, tym bardziej, że straciła dużo bliskich osób. Ale powiedziała, że właśnie jakbym miała powiedzieć o tych wszystkich minusach i plusach, no te minusy tak naprawdę w gruncie rzeczy dało jej też mnóstwo plusów. Więc zachęcam do takiego podsumowania. Może będziecie mieć ochotę sobie zrobić, a jeżeli chodzi o przyszły rok i o postanowienia, no to szczerze mówiąc, ja nie mam jakichś takich dużych. Raczej będę działała tak krótkoterminowo. Mam nawet też nowy kalendarz, jeszcze czyściutki. Nie planuję jakichś, nie wiadomo jakich wyjazdów. Raczej będę działała w tym roku tak bardzo spontanicznie. Taki mam plan. Oczywiście jakiś taki zarys danego tygodnia, jak to moje życie będzie wyglądać, mam, ale bez jakichś takich, wiecie, mega dużych planów, spontan i biorę to, co mi życie da. A jeżeli chodzi o kalendarz, bo jest przepiękny, jest to kalendarz z papiery wartościowe. Przepiękny, pokazywałam, mam ten kalendarz w prezentowniku i ja go będę miała w tym roku. Więc to jeżeli chodzi o takie moje przemyślenia, jeżeli chodzi o ten rok i o przyszły, możecie też dać mi w komentarzach pod filmem, jak to u Was było z tym rokiem, czy znaleźliście chociaż odrobinę plusów, czy mieliście też może jakieś takie też fajne momenty. Dajcie znać, podzielcie się tym ze mną. No i też napiszcie, jak tam Wasze postanowienia, czy jednak planujecie coś, czy działacie bardziej tak, wiecie, na spontanie, co życie przyniesie. Idę dzisiaj do mojej Aldonki na włosy. Będzie mi robiła delikatne refleksy tutaj przy twarzy. Stwierdziłam, że potrzebuję troszkę rozświetlenia, rozjaśnienia włosów, bo mam teraz dosyć takie ciemne. I jak ja jestem, wiecie, taka blada, to jakoś tak nie do końca dobrze się czuję. Więc delikatne refleksy będą wskazane. Powiem Wam, że jestem zachwycona kolorem, refleksami i wiem, że mi jest znacznie lepiej, jak mam więcej tutaj jasnego przy buzi. Obcięła mi Aldona włosy na prosto, skróciła dziś około 7-8 cm, bo stwierdziła, że mam jakieś takie nierówności, więc wszystko mi wyrównała, podkręciła. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, naprawdę potrzebowałam takiego
odświeżenia koloru. Moi drodzy, sceny jak po walce, ale jestem właśnie w trakcie organizowania i sprzątania biura, czyli takiego mojej takiej przestrzeni YouTube'owo-kosmetyczno-nagraniowej. Tam mam wszystkie sprzęty, a tutaj kosmetyki. Staram się na tym zapanować. Część rzeczy oczywiście jest przeterminowanych, więc część rzeczy już niestety muszę wyrzucić. Bardzo dużą część w tym okresie świątecznym udało się oddać do domów dziecka, rozesłać Wam, porozdawać i pozbyć się tego, co zalegało. W przypadku organizacji kosmetyków też bardzo przydają się te etykiety. Tutaj na przykład mamy etykiety bronzery i tutaj jest cała kolekcja bronzerów, do których czasem jeszcze zaglądam. I tak tutaj mamy naklejkę bronzery, czyli każda tak naprawdę szuflada będzie miała swoją naklejkę i to pomaga utrzymać porządek. Ja dlatego też zdecydowałam się na tą komodę. To jest komoda robiona na zamówienie, ale przez to, że te szufladki są małe i mają właśnie takie miejsce na etykietę, łatwiej utrzymać tutaj porządek. Jeszcze tutaj przede mną cała pielęgnacja, tutaj oczywiście kolorówka, już ogarnęłam bronzery i pomadki, tu są nudziaki, tu są czerwienie, oranże, pachnie mi pięknie idiotkowa świeca, zresztą książka czeka też w kolejce do przeczytania. No i tyle moi drodzy, na ten moment działam dalej, pokażę Wam efekt finalny, jak to wszystko wyszło. Jest i ona, blond queen. Dziewczyny dzisiaj są u mnie, mamy taki babski wieczór. Na talerzu sushi. Sushi jest z 2PR, Sushi House, to jest takie nowe miejsce właśnie z takimi pysznościami, więc już testujemy bezpiecznie, bo pieczona ryba, nie surowa, więc ja również mogę sobie skosztować i spróbować. Kasia, jak pierwsze wrażenia? Bardzo, bardzo dobra, ja lubię sushi i dla mnie, jak jem sushi, to w moim brzuchu nie ma dna, bo to się je cały czas, nie wiem, to jest jakiś podwójny dno. No wygląda pięknie. Dzień dobry, z rana przy kawce. Proszę bardzo, jaki tutaj wyczyn nastąpił poranny. Wszystkie puzzle ułożone. Teraz będziemy rysować, tak? Tak. Dobra. Tutaj, jak widzicie, bez zmian. Pies zmęczony życiem. Zmęczony jesteś. A ta noga to... Co ona robi, ta noga? O ta. No już nie ruszam, śpi. Wczoraj zapomniałam Wam pokazać efektów sprzątania, ale przyszło mi też fajne zamówienie z H&M-u, więc stwierdziłam, że też Wam szybciutko pokażę. Ten sweter, który mam na sobie, jest bardzo fajny i bardzo podobny do tego, który miała Katarzyna. Ona ma też taki jasno rozpinany. Tamten był z Asosa, a ten jest z H&M-u. Wydaje mi się, że drobinkę bardziej dostępne, więc może byłybyście zainteresowane. On tak jak widzicie ma taki bardzo ładny kolor ekry, to jest taka złamana biel. Ma tutaj zapinane guziki, no oczywiście jak ja bym nie miała brzuszka, to mogła fajnie nosić bardziej zapięte. Ale tak też wygląda całkiem fajnie, ładnie wygląda z podwiniętymi rękawami, więc wydaje mi się, że sobie go zostawię jako taki mały poprawiacz nastroju. Też był w dobrej cenie, więc myślę, że to jest spoko zakup. Oczywiście w trakcie robienia zakupów dla siebie w zasadzie kupiłam sobie tylko jedną rzecz i leginsy, bo już dłuższy czas dla siebie nic nie kupuję, no bo to nie ma kompletnie sensu na ten moment. Oczywiście uzupełniłam zapas maleńkich skarpetek, takich malusich w odcieniach beżowych. Ja też w H&M często kupuję z tej organicznej bawełny ręczniki i to są takie bardzo fajne ręczniki z kapturkiem. Starsza córka to, słuchajcie, ona do tej pory ma ręczniki, które miała jeszcze, jak była niemowlakiem. I są naprawdę w bardzo dobrym stanie, więc ręcznik zakupiony. I nie wiem, czy to już jest dłuższy czas na stanie H&M-u, ale tam są bardzo fajne bodziaki na suwak. Na początku to jest ważne, żeby dzieciaczka szybko ubrać. I czasami nawet te napki mogą być problematyczne, a tutaj mamy suwak. Więc to jest w ogóle ekspresowe rozwiązanie. Mamy beż. Tutaj to też jest ta organiczna bawełna. Mamy takie wzorki. I miętowy kolor. Bardzo ładny kolor i bardzo dobrej jakości też organiczna bawełna. I akurat rozmiar 62, no bo takiego akurat mi jakoś brakuje. A jeżeli chodzi o resztę rzeczy,
Zamówiłam sobie też taki kardigan. On na modelce wyglądał przepięknie. Na mnie niekoniecznie, natomiast podobało mi się to, że to jest duża domieszka wełny, więc tutaj jakość jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o długość, to jest taki bardzo długi kardigan. W zasadzie nawet mógłby być traktowany jako płaszcz, bo widzicie, że to jest taki naprawdę gruby materiał. Ma też pasek, więc możemy się przewiązać w talii, rozporki. No, jest bardzo konkretny, natomiast no, nie wiem, czy jest jakimś specjalnie fajnym elementem. Chyba nie do końca. Ten jaśniejszy chyba kolorem wygrywa. Chociaż ten tutaj, tak jak widzicie, no, jakościowo jest naprawdę bardzo ładny. Natomiast chyba jednak zostawię ten jasny, ten chyba. Nie do końca. A jeżeli chodzi o komodę, już została praktycznie cała zorganizowana, wszystko jest uporządkowane. Każda szuflada dostała etykietę, tutaj mamy kolorówkę, tutaj mamy pielęgnację i wszystko wygląda tak, jak powinno. Teraz jak jest wszystko uporządkowane, mam nadzieję, że będę łatwiej i szybciej i częściej sięgać po inne kosmetyki niż tylko te, które mam w kosmetyczce na co dzień. Jeżeli szukałybyście te organizery fizelinowe, które tu widzicie, one są z IKEA, bardzo poręczne, fajne, nie tylko na kosmetyki, ale też na ubrania czy biżuterię. No i tak jak w przypadku szuflady na pudry, bardzo fajnie sprawdzają się z IKEA te takie plastikowe pojemniczki, gdzie wszystko ładnie też jest wyeksponowane i jak suwam, to wiecie, tak się nie ruszają te kosmetyki, więc okej, tak wyszło. Jestem z siebie dumna, bo w końcu mam porządek.